Także wracamy już z trzecim spotkaniem. Tym razem Rejtan kontra... Momencik, muszę zapomniałem, jaka to jest drużyna. Dobra, nieważne, później sobie przypomnę. Teraz mamy wjazd na bombsite B, bardzo szybki. Oczywiście piątkę terroryści. A tam zaledwie we trójkę w tym momencie drużyna Rejtana. Teraz szybko szybko się pierwsze dwa fragi za Kirby i za Natana o jakiegoś tam. Tymczasem Kaio z pierwszym odpowiedzią, no już tylko we dwóch zawodnicy CT, dwóch na czterech i w dodatku bardzo mocno obity Eru. No niedobrze to wygląda, ale teraz jednak Eru z dwoma trafieniami pomimo tak bardzo niskiego zdrowia. Także naprawdę dobrze się tutaj póki co pokazuje. No i zobaczmy Eru, co jeszcze wykombinuje w tej rundzie. Tutaj Nifty już zachodzi od pleców. Ben Ailey nie spodziewał się tego, ale Tom szybka odpowiedź. No i tylko Eru, 3 HP na jego koncie. W klaczu 1 na 1 Singsby. Ale oczywiście Singsby musi zaplanować bombę, wie już dokładnie skąd szły te strzały. Nawet jeśli on nie widział, to ten teammate na pewno już mu to powiedzieli. No i teraz. To jest tutaj najważniejszy będzie timing. To koło pierwszy zobaczy. Teraz będzie plantowana boga przez Simbiego, jednak fake. A tutaj Eru już miał okazję, żeby wyeliminować przeciwnika. Jednak nie trafia. Singsby w dalszym ciągu szuka przeciwnika. Namierzył go bardzo prosty frag, no bo tylko 3 HP oczywiście miał Eru. Także ledwo 1-0. Zaraz wam powiem oczywiście, jaka to jest drużyna, bo niestety trochę mi uciekło z pamięci. To jest Rejtan kontra Anders. A co do drugiego komentatora, to niestety go nie ma, bo ma problemy z Discordem. Jeśli tylko naprawi Discorda, to oczywiście tutaj wejdzie i zarazem no, będę komentował. O, dzień dobry, a propos Witku mowa. Tutaj mamy Eco Rush rampy, totalnie nieudany. Tutaj terroryści mieli ten sam pomysł, tylko że na PM-ach. No i już tylko Kaio przy życiu. Jeszcze próbował w plecy zabić Kirby'ego, ale nawet to się nie udaje. 2-0 w tym momencie dla Andersa. Jesteś tam, Mateusz? Jestem. Dobrze. Zaraz się dołączam. Udało ci się w końcu. Tak. Miałem problemy z internetem, jak się okazało, ale to nie przeszkodzi mi w komentowaniu tak emocjonującego spotkania. Czy emocjonujące mu? Na pewno jeszcze zobaczymy. Na pewno emocjonujące jest to, że zawodnik w ogóle kupił Bizona. Na pewno jest to interesująca broń. Popatrzmy na Billy Bensona, to właśnie on z tym Bizonem już pędzi jeśli w noga przez Molotowa, on się nie boi. Nie zauważył swojego przeciwnika jakimś cudem, tymczasem Kaio spalił Kirby'ego. No i teraz, Billy Benson będzie próbował z tym Bizonem, słyszał go na pewno przeciwnik, słyszał to przeładowanie. No i teraz Nudim celował się tutaj, na spokojnie czeka na swojego rywala, tymczasem Kaio z kolejnym trafieniem. No i teraz Billy Benson bez szans z tym Bizonem. Nudi co robi, czy on nie idzie przeciągnął tego full auto niestety. Sekcja pijanych żeglarzy. Mateusz, jak powiem, powiedz coś, to jak najszybciej możesz mi odpowiedz. Dobra, chcę zobaczyć, jaki jest delay. Dobra, powiedz coś. Szybko. Dobra, mam jakieś, nie wiem, pół sekundy delay. Nie jest źle, okej, okay, dobra. Czyli nie masz problemu raczej z internetem. Dobra, możemy komentować dalej. Już 7 widzów na streamie, także powoli widzę, że się tutaj zbieracie. Komu kibicujesz? Ja osobiście kibicuję sekcji pijanych żeglarzy. Wiesz co, znam naprawdę niewiele osób z Andersa z Rejtana, też nie za dużo, więc nie mam szczerze mówiąc. Ja z nikogo nie znam. Typów. Ale bardzo mi się podoba nazwa sekcja pijanych żeglarzy. Wy ominacie w ogóle nożówkę. Była nożówka, nie było jej na streamie co prawda, bo stwierdziłem, że nie będę już wtedy odpalał, bo musiałem wpisać parę komend, a nie chciałem wam pokazywać konsoli. No więc tak, nożówkę wygrała drużyna Rejtana i to właśnie oni wybrali sobie drużynę broniącą oczywiście, bo to Mirage. No ale mimo wszystko przegrywają 1-2 póki co. No a teraz runda na full po obu stronach. To już kontrola mida od terrorystów. Na midzie. Aż dziwne, że nikt nie pikuje z antyterrorystą. Tutaj jeden przyczajony na schodach, czy będzie skanował przez smoka? Piękny granat. No i teraz bardzo dobry one way od Niftiego i ten jeden, drugi, trzeci frag. Także teraz Nifty z czterema zabójstwami, być może za chwilę będzie ace z jednego smoka. Jeden smoke, jeden one way w oknie, cztery fragi. No cóż, naprawdę nie wierzę, że na takim turnieju drużyny dają się robić na zwykłe one way. To jest tak najbardziej podstawowy one way smoke na Mirage'u, jaki może być. No ale cóż, czasami tak bywa. Zobaczmy, czy jakieś fajne skiny mają. Najważniejsze oczywiście. Jest bajonet Doppler u Lopeza. Kurde, to ja Lopeza teraz. Oglądam. Zobaczmy, w dodatku ten gra na schodach, a być może właśnie pod bombsite A będzie wjazd. Ale to są same glocki, jest tylko jeden digger zakupiony dla Natana. I teraz będzie zrzucony młotow. Że słyszał tam prawdopodobnie coś Era. Pięknie. Znaczy tak pięknie nie wiem, bo mogę jeszcze podkreślać, ten młotow zgaśnie. Ale to już takie szczegóły. No a teraz, Lopez na pewno zauważył przeciwnika, także ale nie trafiony jednak ten strzał. No ale tam wie, że ma dwójkę rywali.
Będzie rzucał? Spodziewać tego, że dobry granat pod nogi przeciwników. Jednak headshot. Tylko 13 HP zabrał Billy Bensonowi. O. A teraz no Glocki, Glocki są tragiczne. Co robi Lopez? Widać, że on nie bez powodu ma ten nóż. No niestety, Glocki to nie jest to, Glockami jest ciężko coś ugrać. No już tylko dwójka teraz w przejściu. Kirby oraz Nathan. 4 i 14 HP. Lopez, Nathan ma jeszcze digla. No i cała nadzieja już tylko na Nathanie na jakiekolwiek fraga, no bo on z tym digdem jeszcze mógłby dać jakiegoś one-tapa. Fajne jest to, że możemy po raz kolejny zobaczyć sobie celowniki tych graczy. Tutaj już podchodzi Nifty i za chwilę w spotu jest nagrywana. Bardzo szybki frag, jeden, drugi. No eko fragi oczywiście. No i sekcja pijanych żeglarzy niestety. Czyli Anders. Wyobraź sobie, co by było, gdyby na przykład dyrektor albo któryś z nauczycieli wszedł na tego streama i zobaczył, że uczniowie ich szkoły reprezentują ich pod nazwą sekcja pijanych żeglarzy. Byłoby na pewno ciekawie. Oj, byłoby. Tymczasem Nifty skraca mida. No i zobaczmy, co, jaki plan mają na tą rundę terroryści ci w piątkę pod bombside B. Tutaj tylko Kaju, a słyszysz już na pewno kroki, chociaż nie, ci jednak na shifcie. Nie, overpass z Anderem. Ale Nudi jest tam wkierowany. Overpass to mapa, a nie pozycja. A nie, na ten out ty Rich sprzedaje pięknego headshota. Overpassem na Mirage, tak? No. Profesjonalny komentarz. Jak żeby inaczej. No a tam tylko jeden zawodnik pod bombsite'em B, ale jednak Nifty już pierwszy frag. Doskonale wychodzi z Andera. Nifty jednak z dwoma fragami. Nathan bardzo szybko odpowiedź, no i tutaj nie daje sobie rady jednak z Kayo. Kayo kolejne trafienie, także to jest chyba najlepszy zawodnik z Raidana. No i on z jeszcze jednym trafieniem. Kayo w tym momencie 6 trafień. Także rozpędza się ten zawodnik. Tak, ktoś na czacie pisał, że Kayo jest faworytem. Zobaczymy, no na pewno nie strzela najgorzej. Nie wiem, co znaczy, że jest faworytem. Faworytem jego do wygrania. 6 fragów. Tymczasem 3 PM-y, jedna pompa. I digielek po stronie terrorysty. No i popatrzmy, co teraz wykombinują terroryści. Tak trochę na zmianę grają. Raz A, raz B, raz A, raz B. Cały czas na zmianę po prostu bombsite'y. No ale teraz oczywiście to jest tylko full buy. Nie dają się wyczuć. Oni grają tylko XPM-y z kewami. Dopiero na następnej rundzie będzie pełny full. No a to już Aero z pierwszym trafieniem. Rali sobie doskonale z Billy Mansonem. Teraz wychodzi mu idealnie pod celownik Kirby. Tam shotgunem Nathan, nie wiem jaki cudem on chce zabić, ale jednak miał digla też w ręku, także z tego digla udaje się wyeliminować Eru z bombsite'u, a tutaj już podchodzą terroryści, a tutaj z pompą Nathan i to jest przed szansą teraz Nathan, jeden frag, już myślałem, że tutaj coś porobi z tego shotguna, niestety długo mu zajęło wyeliminowanie pierwszego przeciwnika. No i ostatecznie tylko jedno zabójstwo wpada na jego konto, no ale zawsze te 900 dolarów, szczególnie teraz grają rundę na fullu, bardzo przyjemne. Pozwoli mu to na zakup granatów. 4 AK czy 1 goli. Co to jest? Resident komentator. Ale słuchaj, no teraz nie ma takiego stampu, jest 5-2. Ale piękne gry. Bardzo ładny flick od Nudiego. No i teraz tutaj widzi przeciwników, jednak nie zdecydował się na strzał. Tam trochę poleciał tym zawodnikiem przez ścianę. No i teraz przed szansą Nudi, kolejny świetny strzał od Nudiego za łupy. Jeszcze jeden przed szansą, jednak nie trafia teraz, no i Kirby w świetnym momencie wychyla na niego. Ten jednak był w stanie jeszcze oddać strzał. Czy co teraz Nudi zrobi? Być może nawet Ace'a tutaj zrobi. No i zobaczmy, Nudi po Ace'a. Jednak nie, jednak frag wpada na konto Lopeza. No i Nudi tylko z 4 fragami, tylko i aż. Świetnie teraz za łupy ten zawodnik. Są jego jedyne 4 fragi w tym meczu, także naprawdę obudził się. W dobrym momencie. Mało budził. Najwyższa pora. Patrząc na to, że terroryści wygrali dwie pierwsze rundy i teraz terroryści wygrywają, myślę, że to może być naprawdę wyrównane spotkanie. Te rundy są mimo wszystko dość bliskie. W dodatku to jest mapa CT, także może być najrówniejszy mecz dzisiaj, bo dzisiaj było do 4 i do 0, także w sumie ciężko będzie, żeby było mniej niż to. To znaczy, że przeszli ci najlepsi. No cóż, zobaczymy jak będzie w finałach, wyżej będzie w drabince. Na teraz terroryści, no to co mówiłem, na zmianę, teraz na podłą side B. Chociaż nie, ostatnio też na B poszli, także przepraszam, jednak drugi raz podłą side B to jakiś fake, no ale tam Nifty, niepotrzebny panie, skrót. Ben doskonale to patrzył, spodziewał się tego od antyterrorystów. I wracają na A, jeden frag otwierający. Tymczasem wycofują. Któryś z zawodników chyba zapomniał, że to nie face, tutaj jest włączony team damage i sprzedał kosę swojemu zawodnikowi, no ale tylko 13 HP, także to nie ma większego znaczenia.
No w dodatku w piątkę teraz terroryści już podą site, to nie na pewno słyszy wszystko Eru. Ten doskonale ustawiony na kance, jeszcze ma partnera na górze, na schodach. Ale ci bardzo mocno pobijali, jeden grad mógł zabić obydwa, a tym razem w jednym headshot Kibiego, już tylko Eru na kanapce. Niech ktoś tam rzuci nade'a. No i dobry nade, to co mówiłem, Billy Benson. Pomyślał, rzucił nade'a pod przeciwko do nogi przeciwnikowej, 4 na 2. Zauważył przeciwnika na CT. A teraz zobaczmy co robią terroryści, ci rotują pod bombsite B, także jeszcze rotacja, 4 na 1, ci i tak chcą pójść na B. Gdzie niesamowite teraz zagranie. Być może chcą też złapać Nudiego z dwóch stron, żeby odebrać mu te AWP i chociaż trochę popsuć jeszcze ekonomię zawodnikom drużyny broniącej. Nudi nie wie co się dzieje, chodzi za AWP, lecz nie wie, że przeciwnicy są. Ale nie, on jednak podleca. Spodziewa się, że to może być B, chociaż nie, jednak patrzy sobie CT. Bardzo mądrze, bo tam już podbiega mu rywę, chociaż ten w złym momencie się odwraca, a tam za chwilę będzie miał na plecach Bena, bodajże Bena. No ale Ben jednak w dalszym ciągu na popsucie, a nie spodziewa się, że ostatni zawodnik jest w kuchni. No ale za chwilę na pewno ktoś to sprawdzi. 4 na 1 nie wierzę, bo oni wszyscy chowali się na bombsite. Teraz już powoli podchodzi Billy, wyspotowany teraz Nudi za mugą. No ale myli się Ben, fatalnie teraz Ben. Co robią? No i jeszcze Nudi przed szansą. Mam bardzo niewiele Lugą czasu, ale ma granaty, ma AWP w ręku. No ale wątpię, żeby on tutaj próbował cokolwiek. Ten jednak podchodzi na bliżej, nie, jednak to musi być zachowanie broni, nie ma już absolutnie wycofuję czasu na rozbrojenie tej bomby. Jeszcze próba ostatniego fraga wyciągnąć. Już mamy 10 widzów, także coraz więcej was, bardzo fajnie. Witajcie w rodzince. Tak, 70 obserwujących w tym momencie, coraz więcej, z każdym turniejem, z każdym meczem, bardzo fajnie. A tutaj tymczasem Nifty, 13 fragów, patrzmy, wszyscy pozostali po 6, enemy też najwięcej, o kurde, 2, Nifty, ale ma AWP. Czyli Nifty tutaj się bardzo mocno wyróżnia. Nie to Lopeza. Szanuję Nudy za AWP Safari, ja sam takie używam, bardzo fajny skin, to AWP według mnie dużo ładniejszy niż zwykła AWP. Zwykła AWP jest serio bardzo brzydka, przynajmniej w mojej opinii. Najlepsze ma WP to ma Lopez, aktualnie Nifty. Lopez, zaraz zobaczę. Nifty? Czy nie, znaczy Nifty, on trzyma, ale to Lopeza. A, to nie jest najładniejsza WP, rzeczywiście jest spoko. Chyba Voxy jest taką grał w pewnym momencie. Dla ciebie? Wiesz co, nie zastanawiam się na tym, ale mam wrażenie, że to w WP chyba Voxy grał przez pewien czas, chociaż nie jestem pewien. Być może nawet wtedy, kiedy zrobił tego Ace'a na Inferno, nie wiem czy kojarzysz tą sytuację. Nie, ja to nie siedzę za bardzo w tym. No taki profesjonalny komentator. Nie, mi się najbardziej podoba Simon i tyle. Yellow. Asimova? Okej. Okay. No, zauważył go. Nudi już pierwszym trafieniem, no i teraz turyści we czwórkę pod bombsite'a. Tutaj trafiony kolejny zawodnik, Billy Benson upada i teraz Tom nie trafia w plecy Nifty'ego. Ale co, Romkin jak dwie osoby wyczyścił. Znaczy też to zawodnicy nie zauważyli się wzajemnie. Nie wiem jak to jest możliwe. Spojrzeli się na siebie, nikt nie strzelił. Wow, naprawdę. To pokazuje poziom tego meczu. No ale jednak, jeśli mają te 3 rundy, jeszcze co najmniej 2 by się przydało, żeby powalczyć potem w drugiej połowie. I tak zapowiada się póki co najbardziej wyrównane spotkanie. Bo już teraz mamy 3 rundy, a maksymalnie drużyna przegrywająca zdobyła 4. No. No i teraz podchodzą powoli terroryści pod B. No ale świetnie zgaszony teraz młodo smokiem, ale to chyba będzie fake. Zresztą tu jednak nadal pierwszym trafieniem, tam już tylko Nudi za WP-ą, na ten wycofa, poczeka na swoich kolegów, chociaż nie, jednak będzie próbował. No i tutaj Billy Benson już od pleców. Po raz kolejny widzimy bardzo dziwny celownik. Popatrz co na celownik Billy'ego Bensona, jak tylko on nie będzie miał WP-y. Co to jest? Niesamowite. No a teraz już dwójka terrorystów. Andrzejów zgubili bombę terroryści, o Boże. Najgorszy, fatalny błąd w tej sytuacji. No i teraz Rejtan, oni tylko pilnują sobie paczki. W dodatku terroryści nie spodziewali się, że oni rzeczywiście tam są. A teraz jednak za WP Billy Benson z czasu trafia idealnie w głowę przeciwnika. Ale piękny frag. No i tylko Eru przyjdzie sam na 3, ale pobijanie mocy przeciwnicy. Ale nie zapominajmy, że dwóch graczy terrorystów ma 3 HP na koncie. Jeden ma 7, ale to nie zmienia faktu, że jest po prostu na hita z każdej broni. Nawet z granatu, nawet z tego moło. Że Eru, jeśli dobrze rzuci granat, może to porobić i już tylko na ten życiu 7 HP na godzinę i Eru porobił. Bardzo szybko wyeliminował pierwszego zawodnika, tego, który miał jako jedyny pełne zdrowie. Dlatego właśnie kochamy Counter Strike'a. Dla takich chwil. Jak Izak się czuje. No do Izaka jeszcze trochę nam brakuje, jeśli chodzi o komentarz, na pewno Izak jest bardzo ale nawet Izak od czegoś zaczynał.
No właśnie, chociaż szczerze mówiąc nie wiem jak on to sobie zaczynał, nie oglądałem go jeszcze wtedy, no a teraz Oj, już magiczny flash od piątki, no Eru. tragiczny wydarz, ale jednak drugi już był dobry, ale Eru Oj, mimo wszystko oj. pada na full flash, Nathan zabija Nathan Eru. out the rigger. Oczywiście wy nie widzicie jak takiego full flasha totalnie, bo to jest Observer, co nie? Ale on miał całkowicie biało, możecie być tego pewni. Możecie. Nathan out the rip, co robi? Drugi no headshot dwa fragi. Rundy. Także nie pozwala ale na CT już jest ani trochę do stylowany przodu. Nubi. No i na dwie AWP antyryści teraz. Dorzucony jeszcze smoke na rampę. Gdzie Bey tutaj podjazd od Niftiego, tutaj Nathan celowany jednak nie daje rady. Świetny headshot od Niftiego. No i tylko Ben przyciął. Ben Isley, a teraz Nifty idzie po fraga. On chce zdobyć kolejny zabójstwo na swoje konto. Słyszy prawdopodobnie tam Ben, ale Ben też wie co się dzieje i Ben doskonale. Nie pomylił się w tej sytuacji, jeden na dwóch, niepotrzebnie Nifty. Daje ben szansę ma swoim przeciwnikowi na, ogra... Ben na jest wygranie ciągle tej w rundy. To ewidentnie Nifty już po prostu za bardzo się podpali, zamiast to odpuścić, zamiast poczekać na spokojnie swojego rywala, który musi zaplantować przecież bombę. No i teraz Ben przed szansą, nie ma żadnych granatów niestety. Tymczasem antyterroryści 2 moło, jakiś smoke. Antyterroryści się rozdzielili. No, ale to też jest chyba błąd takie rozdzielanie się. Jednak lepiej grać we dwóch jak jest się we dwóch, nawet już jeśli chodzi o retake. Można oczywiście cały czas, wiesz, we dwójkę wszędzie po prostu refragować. No ale teraz źle wcelowany jest Nudi, nie pomylił się Ben. Ale Nathan naprawdę było blisko, już myślałem, że dostanie z tej AWP-y. No. No nie był w stanie przyfikować Nudi, być może był na double scope'ie po prostu celowany. No i teraz pytanie, czy zauważył go tam Lopez? Chyba nie, także nie spodziewa się go prawdopodobnie. No i teraz Lopez. Jeden na jednego, przed chwilą było trzech na jednego. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, niepotrzebnie tam Nafty się podpalił. No i duży błąd tego zawodnika i przepraszam Nifty. No i teraz pytanie, czy Ben to wykorzysta. Jeden na jednego w dalszym ciągu. Lopez prawdopodobnie spodziewa się pałacu, chociaż nie, ten jednak pas CT. Dobrze spodziewa się swojego rywala. No ale fatalny net od Bena. Teraz jednak w dobrym momencie podchodzi, no i Ben. Niesamowite, naprawdę. Rzucić taki granat i wygrać klacza, to jest niesamowite. No cóż, nie granatami, ale aimem. 4 do 8. Druga runda przegrana, w której była przewaga. Dlatego popatrz, antyterroryści nie mają aż tak dużo pieniędzy. Jeśli teraz przegraliby runę, to musieliby grać za chwilę eko. No i to byłaby szansa dla terrorystów, żeby jeszcze ugrać tu nawet 5 albo i 6 rund po tej połowie. A to naprawdę byłaby już dobra zaliczka na następną połowę. Ciekawe, terroryści grają tylko na 2 AK, czy jedną nawódkę. Shotguna i PM-a. No oni też nie mają pieniędzy, bo popatrz na ich ekonomię, co nie? W zasadzie nikt nie mógł kupić tego kawacha. No i teraz Tom upada na Billy, bardzo Billy dobrze Benson szybki refrag. Wkłada zabójstwo z pompy. $900 na jego konto za pompę oczywiście. Na pewno pomoże to zespołowi. Teraz boost na shorta, na skrzynkę dla Kayo. Pytanie czy spodziewa się teraz tutaj Nathan pochodzi za WP, no i to musi być prosty frag dla Kayo. Widzi lufę, zauważył ją wystarczająco szybko, chociaż jeszcze nie pikuje. Czeka na swojego rywala, aż ten wychyli. Wystarczająco mocno tutaj. Nie wiem co się teraz dzieje naprawdę. Jakie opanowanie od Kayo, to nie mam pytań. Każdy myślę, że po prostu zacząłby napierdalać w tym momencie. Przepraszam za słowo. Ale tak by było. To są żelazne nerwy. Nerwy ze stali. Nerwy ze stali. No a teraz Billy Benson z shotgunem. To on chce wygrać tę rundę jako jedyny z fragiem w tej rundzie. Ja bym się stworzył na jego miejscu. Ma drużynę, ma dwóch typów skała, trzech typów skałachami. Jeden z UMP, jeden z AWP, nikt z nich nie robi żadnego fraga. On musi sam kierować znowu po stronie atakującej. No masakra po prostu. Jak tu grać, panie premierze? Ale tymczasem trzech zawodników antyterrorystów na B. A ta słyszy wszystko, ta na pewno Kayo. Ten świetnie. Pierwszy frag trafiony idealnie w głowę Kirby. Przepraszam, Kirby w zasadzie. No i teraz Billy sam na czterech, nie ma czasu na zaplantowanie, nie ma też miejsca do życia. Musi upaść, no i mamy 9 rundę dla Raidana, także to świetnie, pierwsza połowa. Ale wyrównane spotkanie dosyć, w porównaniu do innych. No na pewno, chociaż jeszcze trwały minutę. Wiesz, nie mów hop, jeszcze może być 16-4 i w dalszym ciągu wtedy będzie ten sam wynik co w pierwszym spotkaniu. No ale myślę, że Anders musi wygrać co najmniej jeszcze na runę. Oj, ja myślę, że oni jeszcze mają szansę tutaj powalczyć nawet. Jeśli teraz by wygrali runę, to oczywiście przeciwnicy nie będą mieli dużo pieniędzy na ostatnią. No i patrzmy teraz, już terroryści bardzo spokojnie. Na się szykuje, ze smokami taktycznie. Czy tutaj przypadkiem nie minął się z rywalem? Tak, minął się z rywalem. Któryś z zawodników, moment, który to był chyba... A nie, przepraszam, to było dwóch antyrysów. Ja mam złe kolory na minimapie, bo mam wszystkich kolorowo, to jest tak głupie.
I teraz bez funkcji to już jest plecy zostały zrobione przez Nudiego. No i Nudi, kolejny drugi frag. W dodatku bomba teraz wypada idealnie pod celownik Nudiego. Fatalna sytuacja terrorysty. No ale jednak, w dobrym momencie pikuje Tom, ale ten niewykorzystana sytuacja, miał szansę tutaj ponieść tę bombę, miał szansę... Ale wiemy, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. No i teraz we dwójkę terroryści po łasach będą się to bronić. To będzie pierwsze z tego turnieju. Nudi z czterema flagami. On będzie biegł po tego ace'a, on go chce, ale jednak tutaj za chwilę ktoś może go zabrać. Także zabrany ace. Nie będzie. Myślę, że Rajta się nie przejmuje. Oni w dalszym ciągu jeszcze nie mają takiej pewnej wygranej. Oczywiście to jest pierwsza połowa, także po stronie Terro może się jeszcze wszystko wydarzyć. Także muszę uważać i bardzo mądrze, bardzo spokojnie. Nie podpalają się pod żadne ace'y. Oni chcą to spokojnie po prostu wygrać pewnie pewnym wynikiem. No i teraz zobaczmy jeszcze tabelę. Nifty 19 fragów na jego koncie, bo zaledwie 14 rundach. Jest świetny wynik. No też w zasadzie jakoś bardzo nikt tutaj nie ostaje. To jest, zawodnicy mają mimo wszystko dość podobne liczby fragów. Teraz Nifty z kolejnym trafieniem, to właśnie ten zawodnik za WP już otwiera rundę dla swojego zespołu. No i podchodzi dalej, nie boi się. Czasem jest dwuścik na B. Ja myślę, że po raz kolejny Nifty tutaj może popełnić spory błąd. Podchodzić Andera za WP to chyba nie jest zbyt mądre. No ale jednak, myślałem, że trafi, jednak myli się, tak jak Flex na poprzedniej mapie. Przepraszam, Flex, jeśli to oglądasz. Niech rzuci AWP. Ja w dodatku powiedziałem tak sobie, że na pocieszenie sobie obejrzał ten mecz i teraz się pośmiał. Teraz mówisz, dobra, nieważne. Wracajmy do spotkania. Jest 4 na 4, no i Tom, 6 HP zaledwie, Nudi jeszcze był za niego dopaść. No i Nathan, tutaj przed szansą. Oj. Przeciwnik bez broni, świetny headshot przez ścianę, co teraz Nathan dał. Bardzo szybko się poprawił, no i w dodatku bomba, nie, jednak bomba jest na bombsite B, także we dwójkę teraz antyryści będą oczywiście jej bronić. No ale zobaczmy, kto jest przy życiu, Nudi i Eru, ma na pewno szansę Nathan, to jest najlepszy zawodnik Andersa. Także przed szansą teraz na wygranie 5 rundy ostatniej pierwszej połowy. Na pewno ta piąta runda jest bardzo ważna. Jeśli mieliby 5 do 10, to jeszcze mieliby szansę na jakiś comeback po stronie CT. 11-4 to już jest naprawdę, byłoby naprawdę nieciekawie. A tam świetnie wcelowany Eru. Myślę, że on się nie pomyli w takiej sytuacji. Za chwilę mu podejdzie pod celownik, chociaż ten jednak zły, fatalnie timingowo, nie zauważył rywala jakimś cudem. Także na ten przed szansą, teraz no musi go w tym momencie widzieć, Nudy ten jednak nie, zaspał. Nie. No i tylko Eru przyjęcił, jeden na jednego, 10 sekund do końca, świetny Mołotow, jeszcze grand rzucony, ale teraz on może grać na czas, Eru może grać na czas, ten schować na wersję, no i Nathan, co ty robisz, musisz iść do przodu, masz 4 sekundy do końca, jednak Nathan spokojnie, Nathan skanuje ławeczkę, aj, nisko, aj. Nie starczyło czasu, 23 HP Eru. Co za emocje. Oj, przecież ja napisałem GH nawet. Oni tego nie widzą oczywiście. Chat Spectator jest osobny od czatu zwykłego. Sobie ale szkoda. Niech wiedzą, że dobra połowa. Niby szkoda, a z drugiej strony każdy obserwujący jakikolwiek inny mecz mógłby, wiesz, pisać na czacie, no to byłoby bez sensu. Jest jak najbardziej logiczne. No a teraz, runda pistoletowa. No jeśli teraz Andres nie wygra rundy pistoletowej, no to właśnie nie mają już szans, jeśli chodzi o wygranie tego meczu. Rejtan, już pierwszy frag dla drużyny Andersa, także jest szansa teraz split B wykonaniu terrorystów. Jaki one tap na shorcie. Popatrzmy, tam już samotnie Tom Sangby też nie daje rady, ale dwóch na trzech w dalszym ciągu, także terroryści jeszcze nie wygrali tej rundy. Tutaj Nathan słyszał doskonale Kayo, ten nie był w stanie wystarczająco szybko go wyeliminować, plantowana jest bomba. No a teraz antyroiści we trójkę będą podchodzić do tego Ridego, tam już od pleców nie mają defusa. Zachodzi Kirby, wiedzą, popatrzmy co teraz zrobi Kirby. Kayo chyba skraca kuchnię. Ale teraz Ben Aich chyba widział kawałek pistoletu i świetny headshot od Bena. Tam już tylko jest przy życiu na jednego, ale Nudi. Jak wiemy to jeszcze nie świadczy. No i Nudi bez szans, także jest jeszcze szansa dla Andersa, wygrana runda pistoletowa. 11 do 5. Nie takie rzeczy się headshot robiło. Oczywiście tutaj nie ma kicków za team damage, także można dowoli do siebie strzelać. Można, zachęcamy do strzelania. Nie, oczywiście nie zachęcamy, trzeba grać sportowo. Co ty gadasz, Mateusz? No a teraz jeden mak po stronie terrorystów, także na takiego jednego maka po prostu będą grać. Popatrzmy na zawodnika z makiem, Nudi. To właśnie on jako jedyny z bronią. No a tam już Nathan świetnie, pierwszy, drugi, trzeci trafienie za Nathana. Także kto wie, czy na chwilę za jak się ace, ale jednak Kirby z jednym trafieniem. No i tutaj już tylko Lopez przy życiu.
wykończy Karbi. No i bardzo pewna runda, tylko jedna broń stracona. Tym razem Billy z Negevem. Nie jestem pewien, czy on miał go od początku, czy po prostu go podniósł po przeciwnikach. Chyba miał, prawdopodobnie pod bombsite B. Tak, myślę, to jest bardzo dobra taktyka na obronę bombsite B. Po prostu ogień zaporowy, dopóki się nie skończy amunicja. Tak długo możesz przeciągnąć taki atak terrorystów. Po prostu myślę, że dwie osoby kupią Negeva na B i na zmianę będą nawalać z niego. Przecież też w ogóle się nie da przejść. Nie da się wejść. Dopóki się nie skończy amunicja, cyk, cyk, cyk. A terroryści chyba będą podchodzić na B. Ciekawe, bomba już co na spawnie, także myślę, że grają sobie tak, taki standardzik. Wszyscy po prostu patrzą skróty. Także tak bardzo defensywnie. W tymczasem we trójki antyryści pod site B spodziewają się tam jakiegoś szybkiego wejścia. No i teraz prawdopodobnie jakiegoś fejka sprzedaje Eru tym granatem. No ale myślę, że nie nadał się na to nabrać, ale do zawodnika antyterrorystów. Szczególnie, że teraz w pałacu już jest Nathan, także ten doskonale wie, że w pałacu nie ma nikogo. Chociaż tam już na wyjściu czai się Lupez. No i jeśli Nathan zdecyduje się na podejście dalej, zaraz może się bardzo mocno zdziwić. Dem jednak bardzo mądrze, na spokojnie zagra, nie będzie puszał dalej. Ma wystarczająco dużo informacji o swojej drużyny. Na tym, że tam connectem już wchodzi Nifty i pytanie, czy zawodnik ze short shorta go widzi. Dom jednak nie wychyla. No i Nifty przed szansą teraz. Za chwilę zobaczy, że tutaj nie ma nikogo na bombsite, a tylko, jeśli tylko zawodnik z pałacu czegoś nie zrobi, to mają bardzo prostą rundę zawodnicy Raytanu. No i tutaj nie spodziewa się tego Karbi, no i to jest bardzo prosty frag dla Niftiego, nie będzie ryzykował kosy. No ale tam, dalej w pałacach jest jeszcze Nathan. Słyszy. No i Nathan wszystko słyszy, no i Lopez bardzo szybko wyminowany, no i teraz mają problem, terroryści muszą plantować, a tam zawodnik CT jest w apartach, tam w pałacu. No ale jednak Eru, Rally sobie świetnie z Billim, no i 3-4. Zobaczmy teraz, co zrobi Nathan. Nudy patrzy rampę, spodziewa się, że ewentualnie od rampy może iść, ale już na pewno wie skąd doleciał ten granat. Wie, co doskonale jest Nathan, no i Nathan. Bez żadnych szans. Także pierwszy full wygrany od Raytana. Także oczywiście przegrali w stotówkę, przegrali rundę eko. Bardzo szybki full i powrót oczywiście do wygrywania 12-6. Na pewno jest dużo bardziej wyrównany mecz niż poprzedni, to można uznać za plus. No, na poprzedniej w sumie to jest najbardziej wyrównany mecz do tej pory. Ale piękny granat zatrzymał pierwszego gracza. No i patrz, tam nie trafia scoutem, ale przepraszam, trafia, no ale oczywiście tylko bije sobie przeciwnika, bo to scout. Drobinki. No i teraz doskonały scan od Eru. Dokładne zabójstwo. No już tylko trójka zawodników antyrysów przyjdzie. Ci na forcie, także jeśli to przegrają, to będą musieli zmuszeni Tom grać do eko. Wraca z CT. No odpowiadając to co... Jak to serwis? Czekaj, co? SL jest na 64 tick? Nie, SL jest 128. To jest serwer 128 tick. Czekaj, aż się upewnię, bo to już naprawdę jest podejrzane. Daj mi moment. Nie, o tick jest 128, sorry. Niestety nie możemy to do niej oczywiście pisać, no ale to jest TKRAY 128, jeśli będą oglądali powtórkę streama, oczywiście zapraszam, jeszcze na koniec im to powiem, być może wejdą. Ale to jest TKRAY 128, wystarczy wpisać sobie netgraph 1, tam jest pokazany TKRAY bodajże. Jest to 100% nakrojenie, to jest 128 TKRAY, to sprawdzałem to dwa razy. No i teraz Eru już z pierwszym trafieniem. No i bez szans póki co Anders. Ci po raz kolejny grają rundę na fullu, a powinni tak naprawdę zagrać eko, żeby chociaż jeszcze spróbować cokolwiek, bo w tym momencie to jest masakra. Ale to jednak Nathan już od pleców. Zaskoczony Kayo, ale to tylko jedno zabójstwo dla Nathana. Sam Ben przy życiu. Jesteś tam Mateusz, czy zaspałeś? Chyba jeden z komentatorów nam odpadł, być może ma lagi internetu. No halo, jestem. O, jesteś. Co serwera to mówię, to jest 128 TKRAY, ja to sprawdzałem, więc... A jeśli chodzi o lagi, no to większość zawodników nie miało żadnych lagów, więc no naprawdę... Widzimy, że Nathan chyba trochę traci temperament. Prawdopodobnie tak, no nie dziwię się przy takiej porażce, 6-4 w tym momencie i przegrywaj prawdopodobnie kolejną rundę, to już zajęty bombsite, za chwilę będzie podkładana bomba. W dodatku 0 granatów od antyterrorystów, nie mają żadnych szans. Same UMP-ki.
Odstrzelił Billy Benson od siebie tego atacza. Nie miał szans go podnieść. Nifty o pauzę prosi. Tak? No dobra. Gracie eko, to wchodzę ich zde wykrzyknik. Minuta pauzy w takim razie. Niesamowite teraz. Przedłużał jeszcze mecz o minutę. O Boże. Chcieli to mają, no co ja poradzę. Ja oczywiście odliczam tutaj minutę. To już chyba tracą cierpliwość. Czasu nie marnuj, to unpause. Zawodnicy Andersa. Do kibla poszedł. Wracamy już do tego spotkania. Co się dzieje? Trzy autokampy od Rejtana, także bardzo dobra taktyka. O, Rejtan jednak poprawia się bardzo poprawnie. Życzę zdrowia swoim przeciwnikom. Zero tutaj jakiejkolwiek agresji. Zdrówka, byczku, dokładnie tak. Passive aggressive. No i zobaczmy, co jeszcze mogę nam przejść. Tymczasem, no dwa flagi bardzo szybkie. No jeśli polecą te autokampy, to jest jeszcze szansa dla nich na wygranie tego spotkania. Niech nie tracą temperamentu. Mają pakę. Czasem Kaizo już na pewno widzi Natana. Ten jednak nie trafia w ogóle tych pestek, nie może trafić Natana. I w końcu to się udaje, chociaż nie, jednak to Nudi przeskanował go przez skrzynkę. No i tylko Karbi przy życiu. Oj. Puter więc. I jaki to ma wynik? 16-6, także najbardziej wyrównany mecz mimo wszystko, jakkolwiek to głupio nie brzmi przy takim wyniku. No i oczywiście Rejtan wygrywa z Andersem. Gratulujemy oczywiście. Dzisiaj tylko te trzy mecze, także to był ostatni mecz. Tak, na dzisiaj, jutro zapraszamy. Jutro jest o której pierwszy mecz? Godzina 17. Godzina 17, dobrze. I przypomnij, kto jutro gra? A to musiałbym sprawdzić. A, okej, okay, dobra. Ja już odpalam, Oczywiście Mateusz zaraz wam powie, kto jutro gra, a co do... Jutro gra Barbosa ze Smoczą, Herbert kontra Władysław IV oraz Modrzewski kontra Lisakuli. Odpowiadając na pytanie z czatu, Domejkowski skład ma rangi pod tytułem... Czyli wszyscy mają chyba... Nie, wszyscy oprócz jednej osoby mają Globala i tam dwie osoby mają chyba dziesiątkę na Faceicie, jedna dziewiątkę, coś takiego. Także to nic szczególnego. Myślę, że może się z nimi wygrać na luzie. Ja bym ich na luzie porobił. No a tymczasem, no my będziemy się już zbierać. Do jutra, do godziny 17. Komentowali dla nas Gustaw Garykowski i Mateusz Bednarczyk. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Siemanko. I do jutra.